Dzień dobry moi drodzy. W niedzielę, w kolejnym vlogu. Jest już po godzinie 15. Zaczęłam tak późno moi drodzy nagrywać, bo miałam nie nagrywać, ale stwierdziłam, że może zacznę właśnie tego vloga dzisiaj. Powiem wam, że w nocy była taka straszna burza, błyskało się, grzmiało, lało. No a już koło południa, powiem wam, zrobiła się taka pogoda. Mega świeci słoneczko. Jest tak gorąco. No, robi się chyba pogoda na jutro, bo jutro ma być ponad 30 stopni, więc miejmy nadzieję, że taka pogoda będzie. Jestem teraz w tej chwili właśnie tutaj na ogródku. Musiałam jeszcze podmieć moje hortensje, bo po tej burzy powiem wam, że trochę oklapły na dół. Wyczepałam je z wody, no i musiałam jeszcze dać jedną tyczkę, zapiąć je naokoło, żeby mi się nie połamały. Także więc, moi drodzy, zapraszam was na kolejnego vloga. Zobaczcie, jak za mną pięknie kwitną trawy, powiem wam, prześlicznie, coraz większe, wysoko rosną, no i mają te piękne kwiaty, takie pióropusze, no powiem wam, że cudnie to wygląda, prześlicznie, jak teraz zaczynają właśnie te trawy wszystkie kwitnąć. Just you and me.
tak, moi drodzy, prezentują się moje hortensje w moim ogrodzie. Powiem wam, że są przepiękne, białe przebarwiają się na kolor limonkowy, a niektóre białe po prostu na kolor różowy, pudrowy albo ciemniejszy, taki fuksję, te przed domem. Tam. Także powiem wam, no przepięknie to wygląda, naprawdę. Bardzo ładnie, uroczo to wygląda, takie duże głowy tych kwiatów, no piękne są. Właśnie tą dzisiaj jeszcze musiałam podpiąć, widzicie, tam jest tyczka, bo ona po prostu zwisała na sam dół, ale się nie połamała. Żadna hortensja mi się po tej burzy nie złamała, więc całe szczęście, bo po prostu naprawdę te kwiaty są olbrzymie. Tak duże są, że no naprawdę pięknie to wygląda, pięknie. Nie wiem, ja się zachwycam, mam bzika po prostu na punkcie tych moich hortensji, bo naprawdę mi się podobają. Gdziekolwiek jadę, to zawsze patrzę, kto ma w ogrodzie, jakie naprawdę są cudne, cudowne, piękne. A my, moi drodzy, niedzielę spędzamy sobie akurat w domu. Siedzieliśmy przedtem sobie na tarasie, bo wiecie, ta pogoda dziś taka, w sumie mieliśmy się wybierać gdzieś na jakąś wycieczkę, no ale niestety po tej burzy, po takiej ulewie, no to nigdzie my nie pojechali, bo w sumie powiem wam, niby wyszło to słońce, ale jest trochę pochmurno. Jak ino słońce wyjdzie, to pięknie dogrzewa, świeci, a jak zajdzie, to jest tak troszkę ponuro. Niby przepowiadają jeszcze jakiś deszcz, tak więc, moi drodzy, my na razie się nigdzie nie ruszamy, nigdzie nie jedziemy. No, także niedzielę, kochani, spędzamy właśnie w domu, ale powiem wam, jest miło, fajnie. Ja w tej chwili, tak jak mówiłam, jestem tutaj na ogrodzie, właśnie sprawdzam moje kwiaty, hortensje, zachwycam się nimi, bo powiem wam, naprawdę piękne. Jak widzicie, mam koka spiętego, dzisiaj nic nie rozpuszczyłam, ani kucyka nie zrobiłam, bo naprawdę powiem wam, że jest duszno. Niby ta burza była, rano było tak fajnie chłodno, no ale teraz jednak po południu, już w niedzielę jest troszkę tak, taka duchota, no bo tak jak mówię, wyjdzie słońce, to nieźle grzeje. A teraz widzę, że słoneczko zaszło, trochę się chmury zrobiły, no ale no taki to już jest urok, ale jutro podobno ma być fajna właśnie pogoda. A w piątek, tak jak widzieliście w ostatnim vlogu, byliśmy właśnie w Ojcowie, powiem wam, ale my piątek fantastycznie spędzili, naprawdę świetna pogoda, taki palnik był, naprawdę gorąco, i powiem wam, że naprawdę w tym lesie, tam gdzie są te ścieżki takie, można właśnie tam spacerować, chodzić, naprawdę ten taki potok, rzeczka, no przepięknie, naprawdę cudownie, te skały, naprawdę powiem wam, taki widok, jeżeli ktoś jeszcze nie był, to moi drodzy, chętnie wam mogę zaproponować właśnie Ojców, bo fajnie spędzicie dzień, czy ktoś jak ma dzieci, czy nawet starsi, powiem wam, też spacerowali, dzieci dały radę też właśnie, no powiem wam, że naprawdę miło, bardzo miło my spędzili właśnie piątek, wybraliśmy się już rano, no powiem wam, naprawdę fantastyczny dzień, zresztą widzieliście, jak tam jest, jak my ten dzień spędzili, także jesteśmy zachwyceni, cudownie, my lubimy takie zresztą wycieczki, coraz to w jakieś inne miejsca. Powiem, że naprawdę w Polsce jest i tak przepięknie, piękne są miejsca, naprawdę można miejsca znaleźć cudowne i naprawdę fantastycznie spędzić właśnie dzień. Ale się teraz zachodziło, fajnie, powiem wam, że teraz nie ma takiego palnika, naprawdę teraz fajnie można czym właśnie akurat świeżym powietrzem poddychać, bo się całkiem niebo teraz zachmurzyło, nie wiem, czy będzie padać, czy nie. Ale naprawdę, powiem wam, że jest teraz taka cisza, nic, ani wiaterek, nic nie wieje. Naprawdę jest tak cicho. A propos, moi drodzy, kolczyków właśnie, bo sobie w tej chwili przypomniałam, piszecie do mnie, mam dużo wiadomości prywatnych o te kolczyki, właśnie te kolczyki, które są z Sinseja. Piszecie, czy jeszcze są. Wiecie co, ja ostatnio byłam w Sinseju i już nie było ani jednej sztuki właśnie tych kolczyków. Nic po prostu nie zostało. One chyba się naprawdę mega szybko sprzedały. Zresztą ktoś mi napisał, że na stronie też ich nie ma, więc no widzicie, nie wiem, może po prostu tak przywieźli i po prostu szybko się to wysprzedało, nie wiem, bo dlatego, że ja ostatnio byłam, no i niestety ich nie ma. Powiem wam, że one są naprawdę lekkie, no i fajne, mają te takie różowe tutaj kamyczki, no i są leciutkie, no bo wiecie, niektóre kolczyki to naprawdę przesadzają, po prostu są, jak mają te kamyczki, to są mega ciężkie, a te powiem wam, że w ogóle, no zobaczcie, wiem, że wam się one podobają, nie wiem, musicie po prostu sprawdzać sklepy stacjonarnie, może gdzieś tam mają na magazynie, wyciągną, no nie wiem, mi się akurat udało dostać takie, nawet nie wiedziałam, że są, tylko po prostu byłam w Sinseju.
kraju. No i mówię, widzę, że są takie, to po prostu je biorę. A zresztą ostatnio widzieliście, tak samo kupiłam też taki zestaw właśnie kolczyków. Nie wiem, czy tam były cztery takie pary, czy trzy. Nie wiem, coś takiego. No także, czy one też są teraz, nie wiem, ale te są, powiem Wam, naprawdę świetne, delikatne. Oczywiście nie bolą mi uszy od nich. No są super. Także jeżeli naprawdę Wam się podobają, no to musicie jedynie sprawdzać te sklepy stacjonarnie. No i oczywiście na stronie. Nie wiem, czy one były właśnie na stronie. Ktoś mi tam właśnie pisał, że nie ma na stronie, więc może na stronie nie mieli, może tylko stacjonarnie. No nie wiem, ale w każdym razie no, u nas już ich nie ma. Wy też piszecie, że u Was też nie ma, więc one pewnie musiały się mega szybko sprzedać, bo naprawdę są ładne. A tutaj Wam jeszcze pokażę moje te rozchodniki. Tutaj przy samych drzwiach, przy wejściu do domu, zobaczcie, już one pięknie zakwitły. Jak już jest jeszcze więcej tych kwiatów. No super, powiem Wam, super to wygląda. Przepięknie. Te są akurat różowe. Tu mam wrzosy, donicy. A tutaj, moi drodzy, też są rozchodniki. Tylko tu jest taka sprawa, że one miały być różowe. A widzę, że po prostu tu są kwiatuszki białe. I to jest chyba zupełnie inna odmiana, niż mi właśnie sprzedali. Tutaj też mam wrzosy. No i tutaj też są te rozchodniki. Więc zobaczcie, no one też tutaj jakoś wychodzą, zupełnie inne kwiatki, no i są białe. Tak więc zobaczcie, no tak widzicie, sprzedają. Chciałam, żeby one były różowe i kupowałam je jako różowe, no ale jednak jest to inna, no zupełnie inna odmiana. A poza tym zobaczcie, jak szybko spadają liście i w ogóle to powiem Wam, że ślimaki po prostu uwielbiają. Ja zawsze wieczór zbieram te ślimaki, wywalam je po prostu, bo jest ich tu mnóstwo, obgryzają liście. No i potem tu w ogóle to te liście żółkną i spadują. Także tylko będą same łodygi chyba wnet z kwiatami. No zobaczcie, tak to wygląda. Tak paskudnie te ślimaki właśnie zjadają te liście. I powiem Wam, że w ciągu dnia ich nie ma. One przychodzą właśnie w nocy, żerują w nocy właśnie na tych liściach. No i teraz tak to wyglądają. Zobaczcie, tu już jest liść obgryziony. No i one potem takie, zobaczcie, suche robią się i jak widzicie, odpadują. Jestem właśnie, kochani, w domu. Idę zrobić sobie jakąś herbatkę. Pogoda jest, powiem Wam, zachmurzone, ale jest nadal ciepło. A na sobie właśnie chcę Wam pokazać, mam tą sukieneczkę. To jest czarna sukienka sztruksowa, którą kupowałam w tamtym roku, w tamte wakacje w Kropie. Także więc ja Wam tam pokazywałam, też mierzyłam taką fioletową, taką liliową, ale wtedy kupiłam czarną. Także sukienka jest, moi drodzy, z tamtego roku. Nie wiem, widziałam na stronie, że one są chyba jeszcze, tylko nie wiem, czy jest czarna, chyba liliowa była. No, także więc, moi drodzy, taka sukieneczka. Powiem Wam, że jest bardzo fajna, bo ona tu ma taką gumkę, że możecie po prostu ramiona sobie tak zrobić, nie musicie mieć nałożone, a jak nie, to tak. No i tutaj też jest taka gumka odcinana w pasie, tu jest wiązanie. No, powiem Wam, że bardzo fajne. Jak na dzisiaj, taki dzień troszkę pochmurny, ale ciepło jest, także więc taka sukieneczka. Ona jest świetnie odcinana tutaj pod biustem. Tak tego teraz tutaj nie widać, bo jest czarna, ale naprawdę powiem Wam, że jest świetna. I to jest taki delikatny sztruks, taki bardzo cieniusieńki. Także taka sukienka, moi drodzy, dzisiaj, wiecie, jest taki dzień, taki przedtem niby grzało, bo było słońce, ale teraz jest zachmurzone, więc taka sukienka, powiem Wam, na dzień dzisiejszy jest świetna. Jak widzicie, ona tutaj ma właśnie wiązanie, no powiem Wam, że ja bardzo ją lubię. Także sukienka z tamtego roku, ale na stronie chyba jeszcze mieli. Dzień dobry, witam Was w poniedziałek. Poniedziałek od rana pochmurny, deszczowy. Niestety dzisiaj właśnie pada deszcz, jest brzydko. Jak wstałam, to mówię, kurczę, jeszcze tydzień tylko wakacji, pogoda już jest taka dzisiaj, powiem Wam, typowo jesienna, brzydko, paskudnie. Tak, przed chwilą zaczęło padać, a jest godzina 8 rano. No powiem Wam, dzień jest okropny. Chyba się tak zaczął, że nie wiadomo, czy to po prostu przestanie, czy nie. Ale jest po prostu bardzo brzydko. Wczoraj już było fajnie, słońce wyszło, świeciło. No a dzisiaj poniedziałek niestety beznadziejny. Także kochani, ja idę sobie zrobić kawkę, zrobić cappuccino, bo jeszcze nie robiłam. A Was zapraszam, kochani, na kolejny dzień ze mną. Thank you.
mamy zrobione. Idę teraz sobie je wypić. No i oczywiście idę zmontuję część właśnie filmu. Właśnie już sobie przegrałam, tak więc idę go trochę zmontować. Ostatnio właśnie tak montuję pół na pół, czyli połowę zmontuję, kolejne nagrywam i znowu montuję. No i powiem Wam, wtedy jest to o wiele szybciej. Wcześniej macie film, nie muszę tak długo po prostu czekać, zanim to się przetworzy. No i wtedy macie właśnie szybciej właśnie na kanale filmy. Także inna teraz, moi drodzy, metoda. Połowę przegrywam, połowę montuję i później dogrywam kolejne i montuję. I jest o wiele szybciej. A teraz idę pić kawkę. No i oczywiście zmontuję część vloga ze wczoraj. Byliśmy w tej chwili w Deichmannie. Nareszcie kupiliśmy buty do chodzenia po szkole, bo jak wiecie, ostatnio chcieliśmy kupić takie buty, ale niestety nie było, no i kupiliśmy takie po prostu do chodzenia do szkoły, a po szkole wiecie, żeby Damian miał w czym biegać, w końcu my dzisiaj kupili świetne buty, chyba może przywieźli, także buty mamy i jedziemy teraz do Action. I jesteśmy akurat pod Action, idziemy zobaczyć co mają ciekawego, może jeszcze wstąpię do Rossmana, no nie wiem, zobaczymy, ale na razie lecimy do Action. My już dawno jesteśmy w domu, jesteśmy już też po obiedzie, odzywam się do Was właśnie teraz. Byliśmy, jak widzieliście, w Action Miednicy kupili, tylko Damian sobie coś tam do układania z frosków kupił, a byliśmy jeszcze w Sinseju, bo był właśnie obok i zobaczcie, co znowu dorwałam. Kolczyki, znowu takie za 5 zł. Zobaczcie, to są takie kółeczka, jakby łańcuszki, z takiego łańcuszka, coś takiego, takie jedne za 5 zł. I tutaj Wam jeszcze pokażę, bo mam tutaj taki zestaw trzech par. Zobaczcie, to są takie z perełkami. Większe kółka, tu wiszą dwie perełki, no i tu są takie mniejsze, także więc takie kolczyki. Powiem Wam, że te kosztują akurat 10 zł, rozetkałam cenę. 10 zł za kolczyki. Powiem Wam, że poprzywozili dość dużo nowych kolczyków, także no super, fajnie. Ja zawsze jadę, to zawsze jakieś kolczyki sobie kupię, jak jest właśnie coś ciekawego. No a te są fajne i te drugie kółka tak samo. A tutaj, moi drodzy, jeszcze są buty właśnie, które Damianowi kupiłam w Deichmannie. Właśnie to są te buty, które chcieliśmy kupić, żeby miał po szkole. Powiem Wam, bardzo fajny one tutaj mają materiał, bo jest taki oddychający i przede wszystkim są bardzo lekkie. Są takie leciutkie, jakbyście nic nie mieli na nodze. Pięknie wyglądają, bardzo ładny kolor tych butów. Jak Damian umrał, to powiem Wam, że świetnie na nodze wyglądały. Bardzo mu się podobają przede wszystkim i mówi, że są wygodne. Także więc, moi drodzy, takie piękne buty po szkole. No i do tego jeszcze tutaj nam Pani dała taki, no dała. Mówiła, żeby sobie wziąć taki właśnie spray, tu jest do czyszczenia właśnie białych butów, bo dlatego, że to tutaj właśnie lubi żółknąć i to podobno niweluje odcień żółty, że po prostu później ładne białe są buty. Tak więc, moi drodzy, skusiłam się, skoro to kosztowało tylko 14 zł z groszami, więc wzięłam coś takiego na wypróbowanie, czy faktycznie te buty później nie będą żółte, tylko białe, że to niweluje właśnie ten żółty odcień. Także więc zobaczymy, przekonamy się. Troszeczkę głośno, bo dlatego, że tu mam włączony telewizor. No i to jak mówiłam, że kupiłam to gdzieś 14 zł z groszami, kosztowało to w Deichmannie. To jest właśnie do białych butów, niweluje ten żółty kolor, no bo wiecie, tak białe buty, to te podeszwy naokoło, ta guma jednak żółkną. Także więc to podobno skutecznie usuwa ten żółty odcień. Tak więc no zobaczymy, przetestujemy i Wam pewnie powiemy, czy to faktycznie jest tak, jak Pani mówiła w sklepie, że to niweluje ten żółty odcień, jest piękny, ładny później but. Nie wiem, zobaczymy. Skusiłam się, mówię, jak za taką cenę 14 z czymś, więc mówię, wezmę. A, i jeszcze Wam, moi drodzy, powiem, że byliśmy jeszcze w sklepie ogrodniczym i kupiliśmy w ogrodniczym, moi drodzy, trawę. Kupiliśmy trawę z Zebrinusa, taką jedną, jak tutaj mam. No i powiem Wam, że mam pomysł, mam plan.
jak sobie zrobię na wiosnę, właśnie pod tym dużym tam murem, tym ogrodzeniem, co mam taki z muru właśnie przy wjeździe, przy bramie wjazdowej, będę po prostu tam zmieniać zupełnie na coś innego. Tak więc kupiłam na razie jedną trawę i na wiosnę będę tam działać resztę. Także więc chciałam tam po prostu coś zmienić, wykopię te niektóre rzeczy, przesadzę po prostu gdzie indziej, a tam zaplanowałam sobie coś innego. Więc dzisiaj kupiłam na razie jedną trawę, pewnie jak pojadę to jeszcze kupię, bo będzie mi tam brakować chyba jeszcze 4 albo 5 traw. Także będzie coś innego na wiosnę. Ja już tak, moi drodzy, właśnie myślę na temat wiosny. Tu się kończy lato, będzie jesień, a ja już myślę, moi drodzy, o wiośnie. Powiem Wam, muszę się przygotować dużo, dużo wcześniej teraz. Powiem Wam, że zamówiłam sobie właśnie czosnki. Zamówiłam 2 razy po 10 sztuk, czyli 20 sztuk czosnków. Tylko wysyłka jest dopiero od chyba 8 czy 9 września. Czosnki się sadzi podobno do połowy chyba września, tak, żeby one zdążyły się tam zakorzenić i na wiosnę dopiero będą wychodzić z gruntu. Także mam już miejsce zaplanowane, będę musiała tylko sobie dać nowej ziemi. No i czekam na moje czosnki, jak przyjdą, będę sadzić, na wiosnę będą piękne, ładne czosnki, bo powiem Wam, kupiłam tylko tego jednego, jak widzieliście ten sezon na wiosnę. Pięknie wyglądał, naprawdę bardzo długo kwitnął. No i teraz mam tylko jednego go w wazonie, bo go ścięłam, no przepięknie to wygląda. Tak więc, moi drodzy, ja muszę mieć ich więcej, dlatego zamówiłam aż 20 sztuk. No bo wiecie, z tych cebul też nie wiadomo, ile wyrośnie, czy wszystkie one wyrosną, czy nie. Więc zamówiłam, tak jak mówię, 20 sztuk. No i teraz czekam właśnie, jak to zamówienie dopiero przyjdzie we wrześniu, bo tak jak mówię, wysyłka dopiero chyba 8-9 września. Także jeszcze zdążę je wsadzić, bo teraz jest czas właśnie we wrześniu na sadzenie czosnków, tych właśnie cebul. No. Także więc, moi drodzy, ja działam teraz wcześniej, a i jeszcze zamówiłam sobie do tego frezję, bo frezję miałam zamówić, już zamówiłam, ale zrezygnowałam z zamówienia na wiosnę. Nie wiem, co mnie podkusiło, mogłam jednak je wziąć, no ale stwierdziłam, że nie, ale teraz zamówiłam, no i na wiosnę już będę mieć przygotowane właśnie te frezje. I byłam właśnie na polu, powiem Wam, że jest taka mrzawka, leci, troszkę tak siępi, ale zasadziłam moją trawę, o której Wam mówiłam, że właśnie dzisiaj kupiłam, zasadziłam ją, wykopałam jedną lawendę, przesadziłam gdzie indziej, właśnie tam pod murem, pod garażem właśnie, jak brama wjazdowa, wykopałam właśnie jedną lawendę, wsadziłam trawę. No i będę musiała jeszcze dokupić traw. Nie wiem, czy zdążę to teraz jeszcze zrobić na jesień, czy po prostu będę robić na wiosnę. Szczerze mówiąc, to nie wiem. Właśnie powiem Wam, że tak tutaj idę się zaraz kąpać, bo czuję, że gdzieś mam jakąś ziemię, kurczę, bo wiecie, jak to kopałam rydlem, żeby wykopać, bo ta lawenda tak się strasznie zakorzeniła, że naprawdę było ciężko ją po prostu wykopać. Tak więc, moi drodzy, ja już będę, kochani, kończyć tego vloga. Idę od razu pod prysznic i tak już robi się taka szarówka, bo już jest późno i szczerze mówiąc, to naprawdę czuć już tą jesień, czuć tak jesienią, że jak dzisiaj byłam nawet w tym sinseju, to już są liście, są trawy, no i już wszystko jest takie związane właśnie z jesienią. Jest mnóstwo dyni właśnie przywieźli do sinseja, właśnie nie nagrałam Wam nic i tak sobie myślę, a szkoda, mogłam nagrać, ale też się na jedno spieszyłam, wiecie, tak więc już nie wyciągałam aparatu i nie nagrywałam, ale tak jak mówię, są liście, są już dynie, w Action tak samo, więc no powiem Wam, że naprawdę już się jesień zrobiła, szczególnie jak dziś jeszcze rano wstałam, była taka pogoda typowo jesienna, było jeszcze prawie tak ciemno, można powiedzieć, no i zacznie się od poniedziałku, powiem Wam, że jak sobie tak pomyślę, że ta szkoła już się zacznie, to po prostu człowieka chyba jakaś depresja normalnie dopada, no ale nic, będę to musiała jakoś przeżyć, tak jak wszyscy, większość z nas, no, także no cóż zrobić, trzeba to jakoś przeżyć. A teraz, moi drodzy, wiecie, co idę robić? Zanim pójdę się kąpać, to idę zrobić sobie herbatkę zimową. Nie wiem, tak będzie, no zgubiała teraz herbatka zimowa, ale wiecie co, jest taka w ogóle pogoda. Wczoraj powiem Wam, że mnie tak delikatnie gardło bolało. Zaraz się do Was odzywam, bo mnie tutaj mąż woła. Momencik.
Już wracam, moi drodzy. No i powiem Wam, że no, zrobię sobie teraz właśnie tą herbatkę zimową z miodem, z sokiem malinowym, z cytryną. No i kurczę, powiem Wam, że mnie tak wczoraj jakoś na wieczór zaczęło gardło coś boleć. Mówię, no nie, no kurczę, jak się znowu zaczną te właśnie dni takie zimne, jesień, mokro będzie. No to i te choróbskie, i to wszystko, zanim długo znowu zaczniemy ładować, pakować te witaminy, witamina D3 i jeszcze jakieś tam inne, witamina C, pewnie znowu będzie trzeba to zakupić. No, także więc, moi drodzy, taka teraz jest kolej, że ja idę robić sobie herbatkę, idę za chwilę, jak wypiję pod prysznic. Was serdecznie, kochani, pozdrawiam. Kończę już tego vloga. Jak Wam się podobał też taki vlog, to dajcie kciuka w górę. Pamiętajcie też, kochani, o subskrypcji kanału. My widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu. Pamiętajcie o komentarzach, o buziaczkach uśmiechniętych, czy jak ktoś tam woli. Będzie mi bardzo miło. No i tak jak mówię, do kolejnego vloga. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam serdecznie. Buziaki, pa, pa!